szanowni państwo, ja w sumie już byłem na samym końcówce, więc moje studia to jest dość bardzo króciutkie, ale no taka jest technika, że trzeba czasem przerywać i znowu się odnowić. Tak to, drodzy państwo, wygląda. Tak, w międzyczasie, jak też jeśli rozmawiamy z panią kierownik, moi drodzy, myślę, że na maile postaramy się też przesłać tą kalkulację, które wspomniałem o tym, ponieważ materiały, które w tej chwili posiadamy, tak jak pani Magda powiedziała, one są dosyć mało czcionką, więc też mogą być mało, tak jakbym powiedział, widoczne, czytelne. Wobec powyższego najlepsze rozwiązanie, jeszcze podeślemy też na maile, ewentualnie będziemy można sobie powiększyć i zwrócić uwagę na te bardzo istotne elementy. Ja tylko, drodzy państwo, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że gdyby podkreślić to, bo to było wielokrotnie mówione, natomiast no, też czasem jakieś pewne informacje ulegają zatarciu. Otóż, drodzy państwo, wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami nie są dochodami budżetowymi gminy. Wobec powyższego system całego gospodarki odpadami musi się bilansować jak gdyby na zero, czyli suma wynikająca z przetargu musi pokryć zobowiązania wynikające z wpłat poszczególnych mieszkańców. Czyli jeżeli, parafrazując i mówiąc tak kolokwialnie, mamy 900 tysięcy złotych po przetargu, to tyle samo wpłat powinno być na tym subkoncie, które zajmuje się gdyby szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Drodzy państwo, tutaj też jeszcze w międzyczasie jeden z radnych i bardzo słusznie uważam, że zwrócił mi uwagę na jeden istotny element, że z jednej strony my dzisiaj mówimy, że ta stawka jest bardzo wysoka, wynikająca z kalkulacji, z przetargu, ale powinniśmy się cieszyć, że w ogóle mamy oferentę, który chce te odpady od nas odbierać. Drodzy państwo, problem pojawia się wtedy, jeżeli system gospodarki odpadami nie może znaleźć takiego oferenta, czyli nie ma firmy, która przystępuje do przetargu. I wtedy problem z zagospodarowaniem tych odpadów leży po stronie gminy, drodzy państwo. Technicznie jest to rzecz niewykonalna, niemożliwa do wykonania. I teraz tak, oczywiście odpowiednie ogłaszanie nowych przetargów, nowego roku i tak dalej powoduje, że pierwszy kwartał, czyli pierwsze miesiące nowego roku są tragiczne, ponieważ z tymi odpadami nie ma zgody. Gmina nie ma możliwości dysponowania tymi odpadami, czyli nie ma możliwości ich odsyłania na składowiska, nie ma możliwości rozliczania się z tych odpadów, więc generalnie z tym powstaje bardzo, bardzo duży problem. Więc z jednej strony to stawka, a z drugiej w ogóle chęć danego podmiotu, aby w tego typu, że tak powiem, przetargach uczestniczyć. Ja tylko powiem, że w tym przetargu mieliśmy, podobnie jak w latach poprzednich, bo tutaj się nic pod tym kątem nie zmienia, jednego oferenta, mogę powiedzieć już tutaj oficjalnie, bo jesteśmy po otwarciu tego przetargu, że tą oferentą jest spółka Ekologiczna z Bełchatowa. Wiemy, drodzy państwo, na pewno też się przysłuchujecie dyskusji, która pojawia się w mieście Bełchatowie. Tam też mają bardzo podobny problem z odpadami, być może nawet nie większy, bo tam stawki są znacznie wyższe. I też dzisiaj jest problem, że nie wiadomo, czy od 1 stycznia uda im się podpisać umowę na system gospodarowania odpadami, co jest rzeczą bardzo istotną. Dlatego też, drodzy państwo, my też musimy tak tutaj te nasze prace ukształtować, ukierunkować, aby była możliwość, powiedzmy, najpóźniej gdzieś na początku grudnia ustalić stawkę, ponieważ oczywiście jest okres, kiedy uchwała wchodzi w życie, zostaje unifikowana i tak dalej. Panie Józef, chwilę, bardzo proszę jeszcze o chwilę uwagi, dobrze? Drodzy państwo? Ja już kończę, drodzy państwo, tak. To już, bo proszę wiem, że to może ten... I tak, żeby najpóźniej z dniem, powiedzmy tam ostatnim dniem grudnia udało się podpisać umowę z wykonawcą, bo to jest najistotniejsza rzecz, aby od 1 stycznia fizycznie ten odbiór odpadów był po prostu zapewniony. Drodzy państwo, ja dziękuję z mojej strony to wszystko. Ja bym chciał powiedzieć na te istotne elementy, które uważam, że z perspektywy naszego kolejnego roku są tutaj bardzo, bardzo istotne. Tylko jeszcze powiem, że w międzyczasie pani Skarbnik również dała propozycję tych planowania budżetu i tego, jak ten budżet nam się na 2020 odkształtuje, więc też jest do analizy, tak? Aby się z tym zapoznać i ewentualnie na sesji grudniowej jeszcze przy uchwaleniu budżetu na tym tematem się pochylić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przejdziemy do kolejnego punktu. Wnioski i oświadczenia. Pani Mato, no to przesłuchaj. Tak. Prześlę wszystkim na maila dzisiaj zaraz po sesji. Państwu, ponieważ ta fotelka wygląda w ten sposób. Panie Mato, może tyle, ile tabletami, to może przekażmy też części radnym, jeżeli chcą, tak? Natomiast tak, pozostałe informacje przesłać na maila, żeby ten. Czyli to za chwilkę tutaj. Ewentualnie to będzie z państwa zainteresowane, ile tych tabletów. Zaraz, ja będę miała wszystkie. To 25 minut,
myślę, że zanim sesja się skończy, no to dobrze, tam się skończy, to po prostu na maila i tak wyślemy, żeby było po prostu bardziej czytelniejsze, bo to są małe cyfelki, więc można oczekiwać. Proszę bardzo, wnioski i oświadczenia. Czy drodzy pastorani mają coś w tym punkcie? Wnioski i oświadczenia. Przewodnicząca, panie wójcie, szanowni państwo, mam taki wniosek dotyczący możliwości przesyłania treści QR w formie elektronicznej. Dlaczego? Dlatego, że nieraz kurendy, te, które są tysi, tutaj dostarczają do swoich mieszkańców w danym sołectwie, nie docierają bezpośrednio do każdego z mieszkańców, ewentualnie nie docierają na czas. I taka moja prośba, żeby, no bo technicznie istnieje taka możliwość, odpowiednia zakładka na stronie gminy, która by była taką formą elektroniczną i szybszego dostępu i dotarcia do tej informacji osób, no, do których ta forma papierowa nie dotrze. Taka techniczna możliwość na pewno istnieje, a usprawniłaby, po prostu przyspieszyłaby wiedzę mieszkańców, którzy nie mają możliwości dotarcia do otrzymania takiej formy papierowej, bo niektórzy, jak wiecie, z swojego doświadczenia później mówią, że kurenta nie dotarła, nie dostała, zawieruszyła się, a teraz wiemy wszyscy o tym doskonale, że dużo osób korzysta z tych dobrodziejstw techniki, wchodzi na stronę internetową, interesuje się sprawami, co jest bardzo ważne, istotne, dlatego taka informacja elektroniczna na pewno by usprawniła tutaj naszą wzajemną współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, proszę państwa, proszę bardzo. Państwo, ja mam prośbę w sprawie, w związku z salą, tak, jak powiem, głosami większości poprzedniej kadencji przegłosowaliście, że salę robimy za własne pieniądze. Bo jakby nie ponad żadnego dofinansowania, czyli topimy salę tam już ponad 1 000 000 zł, to są obowiązkowe tak makro. I teraz tak, jest to trzecie, w tym momencie z tynkami, jest to trzecia wpadka przy potrzeb wykonawstwa. Najpierw był problem z położeniem wełny przed jakby pokryciem, potem kucie posadzki, bo nie było rozciągniętych instalacji. Obecnie już mamy problem z tynkami. Pierwsza wpadka była jakby określono to, znaczy no, wy określiliście wina wójta. W tym momencie jest to wina kierownika budowy. Okej, możliwe i tak. Natomiast brakuje po prostu tutaj nadzoru. To jest i dlatego pozwolę sobie złożyć też kolejną interpelację, ale to pisemnie, tak? Bo właśnie wszelkie takie właśnie dokumenty, które przepływały przy wykonywaniu tej sali, przy kolejnych zgodach na roboty. To jest to pewna samowolność, która następuje tak naprawdę. Jest kierownik, przyjeżdża raz na kiedyś, co wykonawca sobie zrobił, nikt nad tym nie panuje. Druga sprawa, znaczy, no, to jest dalej interpelacja, także sprawa będzie biegła dalej. Kolejny temat. Kilka dni temu, nie wiem, dwa tygodnie temu popsuł się autobus wiozący dzieci szkolne na Rawiczu. Upało się koło. Analogiczna sytuacja była, nie pamiętam, 3-4 lata temu. Czy może jakaś taka prośba tutaj do urzędu gminy, żeby jakoś dało się to kontrolować, jakimi te autobusami na nasze dzieci jeżdżą? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Drodzy państwo, bardzo ważny temat, to tutaj kolega wiceprzewodniczący poruszył, jeżeli chodzi o autobus. Oczywiście ten temat jest mi znany. Był mi znany dzień po, tak? Dzień kiedy nastąpiła ta awaria, od razu dzień po, znaczy w chwili pozyskania tej informacji, zarówno jak i pani dyrektor, jak i ja rozmawialiśmy z panem prezesem PKS na temat środków transportowych, który przekazuje nam do dyspozycji, jeżeli chodzi o przewóz naszych dzieci. Pan tutaj prezes powiedział, tu zwróciliśmy oczywiście uwagę na to, że stan techniczny tego pojazdu, mimo że autobus posiada badania techniczne, więc państwo, bo wiadomo, to jest tylko pojazd mechaniczny, więc czasem różne usterki mogą się zdarzyć, aczkolwiek no, aż taka duża usterka moim zdaniem nie powinna się zdarzyć, tak? Natomiast no, mówię, tutaj jedyny ze stan techniczny tych autobusów odpowiada prezes PKS-u, od razu po tej sytuacji była z nim odbyta rozmowa, bardzo rzeczowa. Prezes obiecał, że zajmie się tym tematem, aby taka sytuacja gdyby się nie pojawiła, pod takim ryzykiem, że jeżeli
jednego przewodnika, przewoźnika, który będzie naszej dzieci woził. No to ta sytuacja nastąpiła mi w autobusie sieci, znaczy w autobusie marki Autosam. I tak się zadziało, no tutaj mówię, tutaj nikt na to nie może być było zamienione, tylko pana Boga, pewnie nie, oczywiście kwestii technicznych. Natomiast myślę, że tutaj ważnym jest tym elementem, żeby od razu zadziałać. I takie działanie faktycznie odbyło się, była rozmowa, obiecał, że ten temat załatwi. Zobaczymy, dam mu chwilkę, aby ten temat przeanalizował, być może wymienił tabel po prostu tych autobusów, które jeżdżą po naszej gminie, bo są akurat konkretniejsze autosady. Jeżeli chodzi do